Halo, halo, witajcie kochani. Sorry za tyły, wygląda jakbym była, nie wiem, w łóżku, w szafie, ale salon jest oblężony przez moich chłopaków, oni nam grają i głosują jeden przez drugiego, być może będzie ich słychać, a ja na szybko chciałam się z wami przywitać po, no, takiej przerwie, bo ja też czuję, że z wami nie byłam, bo nie zaglądałam. Po prostu miałam ze sobą laptop, ale nie miałam czasu na to, żeby zaglądać, więc taka pranie się pierze. Ja w ogóle mam obiad do zrobienia, bo nie mamy nic do jedzenia i mam bardzo dużo zajęć i myślę, że dzisiaj nie dam rady wstawić filmiku, bo mam bardzo dużo materiału nagranego i chciałabym to przejrzeć, żeby coś tam z tego dla was wybrać. Być może będzie to nawet więcej niż jeden filmik albo jeden długi dla tych, którzy będą lubili i chcieli, to zawsze mogą obejrzeć albo na raty, albo mają, jak mają czas, to po prostu usiąść i oglądać cały czas. Dzisiaj chciałam wam bardzo, ale to bardzo podziękować, bo wczoraj wieczorem wróciłam do domu i wróciliśmy z lotniska. Na ten czas była godzina za 20:10 chyba, dopiero byliśmy w domu. Więc było późno, byliśmy bardzo zmęczeni. Ja byłam bardzo zmęczona. Muszę wam powiedzieć, że nie lubię latania samolotem. Moje nogi puchną i źle się czuję. Poza tym, że rano wstaliśmy i jeszcze wczoraj oglądaliśmy mieszkania w Szwajcarii, właśnie i prosto stamtąd już musieliśmy jakby pociągiem dojechać do lotniska. I tam na lotnisku wiecie, co czeka się i to wszystko, to czekanie w tych butach i ciągle na siedząco i ciągle jakoś tak, nie wiem. Ja oczywiście na podróż byłam ubrana w jakieś takie wygodne w miarę rzeczy, nieuciskające i w ogóle, ale to i tak po prostu, no, jakoś tak na mnie działa, że, no, zresztą pewnie każdy, bo mój mąż też zmęczony. Nie wyspaliśmy się tam i chyba nie dlatego, że coś było nie tak, bo hotel mieliśmy po prostu super świetny, ale za ciepło było w tym hotelu. To jedna rzecz. I myślę, że stres. Myślę, że stres to wszystko. Myślę, że dopiero może dzisiejszej nocy trochę będzie się jeszcze lepiej spało. Powiem wam, że dzisiaj na moim starym materacu dopiero poczułam, że mam to, do czego człowiek się przyzwyczai. To nie chodzi o wygodę, bo ja nie mówię, że tam były złe materace, tylko wiecie, o co chodzi. Taki stary swój własny kącik i tam się dopiero odpoczywa, więc dzisiaj i tak wstałam normalnie z tymi. Bez makijażu, ale to nie chodzi o to. Piasek taki w oczach i takie zmęczenie, tak myślę, że ten stres dopiero zacznie z nas spadać. I wczoraj wieczorem przyjechałam, słuchajcie, i nie mogłam uwierzyć. Normalnie wchodzę do domu, włączam telefon, bo oczywiście internetu nie mam ze sobą, tak, o żeby używać gdziekolwiek i kontrolować wszystko na bieżąco, tylko gdzie wpadałam. W hotelu mieliśmy łącze z internetem, i dopiero tu w domu mieliśmy łącze z internetem, więc ja wczoraj całe popołudnie nie byłam i wpadam do domu i włączam sobie, patrzę, a tam 1200 subskrypcje. Super, ja zawsze wiedziałam, że mogę na was liczyć. Ja to po prostu czułam, ja to wiedziałam, ja wierzyłam w dobroć ludzkich serc, że pomożecie i bardzo, bardzo się z tego cieszę. I wczoraj wieczorem miałam 1200 subskrypcji, a teraz przed chwilą byłam przy komputerze i już było tych subskrypcji 111. I tak jak obiecałam, że 1000 subskrypcja dostanie ode mnie ekstra prezent, tak? To taką osobą jest Katarzyna Dolewska. Kasiu, jeśli oglądasz, to bardzo cię proszę, skontaktuj się ze mną i myślę, że ustalimy, co bardziej byś chciała. Czy bardziej byś chciała jakieś, może jakieś perfumy, czy coś bardziej w stronę, bo to będą prezenty takie kosmetyczne. Czy bardziej w stronę kosmetyków kolorowych, takich, wiecie co, nie? Do makijażu, czy bardziej w stronę na przykład jakiś perfum, czy czegoś takiego. Jakiś tam prezent na pewno dogadamy się. Myślę, że chciałabym, żebyś była zadowolona. Jeśli oglądasz, to czekam i na jakiś kontakt. I teraz jeszcze wyjaśnienie, bo na przykład dzisiaj 111 subskrypcja i jak cofnę się do nie 111, 1011 subskrypcja i jak się cofnę do tysięcznej, to nie wychodzi Kasia, tylko wychodzi
ktoś inny, ale tylko dlatego tak jest, ponieważ każdy, kto. Ja nie wszystkie subskrypcje widzę. O, może tak, bo ja wiem o tym, że ja na przykład też mam ukryte to, jakie kanały ja subskrybuję, tak? Że po prostu nie widać, że ja kogoś subskrybuję, a ja subskrybuję. I tak widzę, że też wiele osób tak ma, bo dzisiaj właśnie 111 subskrypcji było i próbowałam policzyć do tej tysięcznej. 111 mówiłam, tak? 1011 subskrypcji było i próbowałam się cofnąć o 11, to już nie wychodziła Kasia, tylko jeszcze ktoś niżej, więc zasubskrybowało mnie więcej osób, a mniej jest widocznych. Ale wczoraj, jak weszłam do domu i sprawdziłam, że było 1002 subskrypcje, cofnęłam się o dwie widoczne i to była Kasia. I Kasię uważam za zwyciężczynię, za tysięczną subskrypcję. Mam nadzieję, że Kasia się ucieszy, że Kasia się ze mną skontaktuje, a jeśli nie, czekam na Kasię powiedzmy tydzień czasu od dzisiaj, tak? I wtedy ewentualnie weźmiemy kogoś wyżej, niżej, także tak. Na razie tydzień czasu czekam na Kasię i ja tam wiem, gdzie Kasia jest, i wtedy będzie podawała imiona czy nazwiska tych osób, czy niki, nazwy nika, które to osoby tam ewentualnie by były, jeśli Kasia się ze mną nie skontaktuje, tak? Tak czy inaczej, każdej osobie, ja wiem, pisaliście do mnie, że subskrybowaliście mnie z kilku kanałów. Że subskrybowaliście mnie z kanałów swoich dzieci. Nawet Beatka do mnie pisała dzisiaj, że jej dorosły syn mnie subskrybował też, żeby mi pomóc. Także słuchajcie, jestem niesamowicie wdzięczna Wam za to, bo powiem Wam szczerze, że teraz na przykład to na tym kanale właśnie musiałabym czekać jakieś 2, czasem nawet 3 miesiące na to, żeby raczej bliżej 3 miesięcy niż 2, na to, żeby dostać jakąś tamtą wypłatę. Ale to już nawet nie wypłatę chodzi, bo nawet jeśli ZUS zarobię 20 funtów, a na kanale kuchennym mam na przykład koło 100 funtów, no to już razem mam 120 funtów i dla mnie to już jest o te 20 więcej. A jeśli tu bym nie miała tych subskrypcji, to wszystko to, co zarabiam tutaj, co mogę tu zarobić, tego bym już nie dostawała. To jest dla mnie bardzo ważne. Ale dodatkowa rzecz, jaka jest bardzo, bardzo ważna, to jest właśnie ta, że w ogóle nie mogłabym, gdybym nie miała tych 1000 subskrypcji, nie mogłabym wrzucać żadnych reklam i mój kanał by jakby był taki za, no taki zablokowany, ja to tak nazywam, że taki zablokowany, że w wyszukiwarce on by się mi nie szedł do góry. Także jeśli ktoś szuka na przykład oczyszczanie sodą oczyszczoną, to wyskakiwałyby jakieś inne filmiki, a mój by był gdzieś tam bardzo nisko, bo nie miałby, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa, no ale tak swoimi słowami powiem właśnie, że byłby właśnie taki zablokowany poprzez to, że nie mam tych 1000 subskrypcji. Nie miałabym, bo już mam. Dzięki Wam i bardzo Wam, bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Kochani, dodatkowo teraz Wam powiem słówko o tej naszej Szwajcarii i przeprowadzce. Kochani, tam jest tak pięknie, tak nam się podobało. Powietrze fajne, taka przestrzeń, taka przestrzeń, tak, wydaje mi się. Słuchajcie, są stare domki, takie już typowe szwajcarskie z tymi okiennicami, ale jest mnóstwo budynków, bloków nowych, nowoczesnych i my szukając mieszkania, szukaliśmy w blokach, więc trafiliśmy na same nowoczesne mieszkania i to takie, że jak ja wróciłam do swojego tego domu tutaj, to sobie myślę, wow, ja dopiero w norze mieszkam, w norze, słuchajcie, bo to jest takie, bardzo stare są te takie szafy wnękowe, to wszystko jest takie prowizoryczne, tak się mówi, tak? Wiecie, co mam na myśli? Te meble są takie stare, takie. Panie Boże, zupełnie inny świat, może tak powiem, zupełnie inny świat. Widoki za oknem, właściwie z każdego mieszkania, które oglądaliśmy, takie widoki, że ja tutaj mieszkając przez chyba 7 lat w tym mieszkaniu, widok z kuchni mam na taki obleśny mur sąsiadki płot.
Z drugiej strony mam. W ogóle nie mam chyba okien takich, żebym mogła przez nie widzieć na płot i na drugą sąsiadkę. I jedynie z salonu mam okno na ulicę właściwie i kawałeczek mojego ogródka. Za ogródek jestem wdzięczna. No i ogród z drugiej strony, to tam jest fajny widok i ten widok w sumie chyba nawet chciałabym ze sobą zabrać. Ogólnie rzecz biorąc, tam jest zupełnie inaczej. Jest cudownie. Jesteśmy zachwyceni, jednocześnie jesteśmy bardzo. Stres jeszcze nie odszedł, bo jeszcze nie wybraliśmy mieszkania. Widzieliśmy trzy mieszkania, to które bardzo mi zależało, bardzo będę o tym wspominać w filmikach. Nie udało nam się go zobaczyć. W takim sensie, że po prostu za późno tam ta pani z agencji, która pomagała nam w wyborze tych mieszkań, bo taką mamy specjalną agencję wynajętą, która nam pomaga. Oni będą nas przeprowadzać też. Jedna firma jest stąd, która była tutaj zobaczyć nasz dom i w ogóle, a ta firma, która tu jest, współpracuje z firmą tam. Ta firma się nazywa Packinpex, tak się nazywa. I tamta firma nas będzie przeprowadzała i ta firma zajmuje się pomocą w znalezieniu mieszkania, w współpracy z tamtejszymi agencjami mieszkaniowymi, z firmą. Jakby firmą mojego męża, firmą pracowniczą, nie wiem, no z firmą, w której mój mąż pracuje, czyli jedna firma współpracuje z drugą firmą, jest w kontakcie i jeszcze z agencjami, które tam są. Także pomoc mamy, myślę, fajną i to wszystko dzięki firmie, w której pracuje mój mąż, oczywiście. Także ta pani z agencji, z tej firmy, z tego Packinpex, jakby chyba za późno zadzwoniła, żeby nas umówić na spotkanie i oglądanie tego mieszkania. I wtedy, jak już tam się dodzwoniła, to nie było miejsca, bo żeśmy trafili na taki czas, że poniedziałek tam pojechaliśmy, to poniedziałek i wtorek tam były jakieś festyny, jakieś coś. Ludzie mieli, dużo ludzi miało wolne i w ogóle, bo tam się coś działo i no i tak wyszło, że nie tego jednego najważniejszego mieszkania żeśmy nie obejrzeli. No trudno się mówi, ja tak sobie myślę. Z jednej strony żeśmy pomyśleli, że może to było tak, że nie mieliśmy tego mieszkania oglądać. Ale tak, obejrzeliśmy jedno mieszkanie najbliżej pracy mojego męża, fajne, ale najmniejsze, tylko trzy pokoje, więc dla jednego brakowałoby pokoju. I piękne to mieszkanie było, podłogi podgrzewane, na podłodze kafle, nie jakieś stare, brudne wykładziny czy coś, tylko po prostu świetnie, naprawdę świetnie. Łazienki, wszystko takie bardzo, no, luksusowe, mogłabym powiedzieć, na takim wysokim poziomie. Wiecie co? Jakościowym, o. Także tak. I ślicznie. Fajny widok za balkonem. Duży balkon, taki fajny, przejściowy, że z salonu można wyjść i z sypialni największej można było wyjść na ten balkon. Za balkonem kawałek ogrodu. Oczywiście w ogrodzie, w ogrodu, z którego my moglibyśmy korzystać, bo to było mieszkanie na parterze i z balkonu były takie schodki dostawione. I furtka normalnie, że można było stamtąd wyjść i tam sobie na tym ogrodzie, no nie wiem, no posiedzieć chociaż na słoneczku czy coś takiego. I zaraz obok taki strumyk i słychać było plusk wody, to było cudowne. A za strumykiem góra, także nie sąsiedzi, nie płot, sąsiadki, jakiś tylko góra. I tak jak byliśmy, to był. Tam nie było śniegu, bo właśnie tam najbliżej pracy mojego męża jest dużo cieplej i śniegu tam nie było. W ogóle mówili, żeśmy trafili na cudowną pogodę, że było słońce i mówili, że 2 dni temu w ogóle nie było śniegu, a my trafiliśmy na przepiękną, słoneczną pogodę, co zobaczycie w filmikach później, bo właśnie nie uda mi się pewnie zmontować tych filmików i pewnie jutro i pojutrze będę się starała te filmiki takie wstawić z tego, jak byliśmy tam w Szwajcarii, także. Cierpliwości bardzo proszę, bo mam dzisiaj i pranie, i dzieci, bo jest wolne, i obiad muszę zorganizować, bo lodówkę zostawiliśmy pustą, także wszystko muszę ogarnąć. I dobra, wracam do tematu. Także to mieszkanie było świetne, tylko troszeczkę za małe. Była piwnica, były miejsca garażowe, było takie specjalne miejsce okratowane na rowery też dla
mieszkańców tego bloku. Także pięknie. Tam, jak się wchodziło do tego mieszkania, to centralnie takie płyty granitowe, schody były takie wejście przepiękne. Dla mnie to było wrażenie, bo było wszystko oszklone, dużo światła. Już na korytarzu stały szafki z butami, słuchajcie, także bezpieczeństwo, nie tak, że gdzieś ktoś coś zabierze. I te schody granitowe były aż do samej piwnicy, także pięknie było. Drugie mieszkanie, ale trochę za małe. Cena była piękna, troszkę za małe, ale żeśmy na nie aplikowali oczywiście, bo w razie czego lepsze takie niż żadne. To było to mieszkanie. Drugie mieszkanie, jakie widzieliśmy, oczywiście tam mieszkali ludzie i ja wam teraz opowiadam, bo ja nie będę mogła wam tego pokazać, bo we wszystkich mieszkaniach mieszkali ludzie i ja nie mogłam zrobić żadnego zdjęcia, wiecie, nie? Także tylko to, co mam w głowie, co pamiętam, to wam opowiem. Dalej było tak, że było mieszkanie, które w środku było super, bardzo nam się podobało. Cztery pokoje, wielkościowo fajnie, pralka była w środku, kuchnia była fajna, super fajnie. Wejście do bloku było, widoki też były. Balkon był tylko jeden, taki mały, ale widok był fajny. Blok był taki obskurny, taki szary, jakby obkopcony i wejście do bloku już było, nie było fajne. Całe korytarze były takie jakby jeszcze tynk niepomalowany, takie szare. Schody były takie właśnie tynkowe, znaczy się zmurowane i to było takie. Ale mieszkanie w środku było fajne, wielkościowo fajne. Podłogi miało takie zarąbiste, takie dechy. Miałam wrażenie, że takie grube dechy były na podłodze i to wszystko było ocieplane. I tam było też tak, że można było, będąc gdzieś tam przez internet, kontrolować ocieplanie domu. Także na przykład tak jak wczoraj tu wróciliśmy do zimnego domu, to przy takim mieszkaniu gdzieś, powiedzmy sobie, gdzieś z samolotu czy gdzieś z lotniska można pyknąć, żeby się już zaczęło w domu grzać, wracasz, jest ciepło, po prostu rewelacja. No takie warunki tam są, że jestem w szoku. Także to mieszkanie też żeśmy aplikowali, ale jako chyba na ostatnie. I ostatnie mieszkanie, jakie oglądaliśmy i na które żeśmy aplikowali jako, że chcemy je najbardziej, było mieszkanie, które było troszeczkę za tą wioseczką, miasteczkiem, w którym chcieliśmy mieszkać. Takie góry, słuchajcie, takie potoki, takie widoki. Wow! 165 metrów to mieszkanie, tylko że ono było najdroższe i nie wiemy, czy je dostaniemy, ale żeśmy na niej aplikowali też. No i słuchajcie, no tamto mieszkanie to 165 metrów, to w ogóle taki wypas. Szuflady się same zamykały, bo tam akurat pani mi otworzyła, w tych innych nie wiem, być może też, bo to też było wszystko. W tym najmniejszym mieszkaniu na pewno nie, bo tam była kuchnia taka zwykła, że tak powiem. Nie była taka nowoczesna, tylko taka zwykła, ale była dość duża i myślę, że z bidy bym się tam odnalazła też, nie? Ale znaczy z bidy. Fajniejsza może niż tu? Może nie. To, bo tą kuchnię tutaj też mam w miarę fajną. Ona jest stara, zniszczona, czego nie widać na filmikach, ale jest powycierana, ale myślę, że jest bardzo fajna, bo ja lubię drewno. Tam drewna nie było nigdzie, tylko wszystko takie biało-szare, a ta kuchnia w tym najmniejszym mieszkaniu była taka pomarańczowo-różowa, czy jakaś taka, no jakaś taka, no nie taka nowoczesna, o może tak powiem, taka zwykła, ale ogólnie mieszkanie było bardzo przytulne i blok, i wejście, wszystko zrobiło na nas bardzo pozytywne, takie przytulne miejsce, no takie przytulne wrażenie, że to takie ciepełko takie jakieś tam było w tym mieszkaniu, to jest bardzo dużo, jak dla mnie. Ale wracając do tego największego mieszkania, słuchajcie, 165 metrów, widok na góry i to takie góry, góry, normalnie szczyty białe takie, a na dole jezioro, tak? I to wszystko z balkonu bym widziała. 165 metrów, słuchajcie, tam była taka przestrzeń. Wow! No, tam była taka przestrzeń. Pokoi było 5,5, czyli 4 sypialnie plus garderoba, plus oczywiście dwie łazienki, plus dwa piekarniki chyba tam były w kuchni, plus kibelek chyba jeszcze tam był z osobna, nie wiem, tyle było pomieszczeń, że ja po prostu byłam w szoku i nie wiem, ile tam w końcu było tych pomieszczeń, bo było bardzo dużo. I to mieszkanie nam się podobało. Podłogi drewniane, takie ciemne drewno. Wow!
Tam powiem Wam, tak jak tutaj na przykład mam dużą sofę, nie mogę się z nią mieścić, mam duże biurka teraz, to tam myślę, żebyśmy się trochę zgubili w tym mieszkaniu, w takim sensie, że na pewno byłaby przestrzeń. Nie musiałabym kupować szaf, bo szafy były już wmontowane na korytarzu, dodatkowo garderoba była, no tam to luksus, ale nie wiem, czy to mieszkanie dostaniemy, bo ono było trochę drogie. I tak jak dzieci musiałyby 20 minut chodzić na piechotę do szkoły, albo rowerami, koło 5-6 minut, czyli mniej więcej tak daleko jak teraz tutaj, tylko że nie przez miasto, tylko przez teren zielony. Ale ten teren zielony jest tam tak piękny, całą drogę do tego miasteczka i z miasteczka, tak jak jak mąż mój do pracy, to droga jest przy takim strumyku, wiecie co, góry. Widoki mieliśmy przepiękne, takie oszronione. Iglaste drzewa, oszronione, ośnieżone, a na dole taki strumyk z takimi dużymi kamykami i na tych kamykach śnieżek był, a strumyk płynął. No takie wrażenie, jakbym była gdzieś nie w tym świecie, w jakiegoś innego świata. Przepięknie tam było i zrobiło to na nas ogromne wrażenie. I dzisiaj powiem Wam, rano wstałam i myślę sobie, Panie Boże, daj mi taką myśl i taki spokój, żebym rano wstała i miała pewność, że dokonałam właściwego wyboru. No i wiecie co, dzisiaj wstałam i kurczę, cały czas miałam to mieszkanie, którego nie widzieliśmy, nie? I przyszłam do męża i mówię, Misiek, no wiesz, kurde, mówię, no nie wiem jak to. Jak to przetrawić, ale cały czas mam to na myśli, nie? Bo to wiecie co, jakby człowiek zarabiał dużo, to by sobie myślał, okej, jedziemy, kupujemy tam samochód, nie martwimy się tam, bo tam gdzie to duże mieszkanie, takie najfajniejsze, to też sklepików nie było, też by trzeba było zakupy jakoś, wiecie co, albo zamawiać, żeby nam przywozili chociaż jakiś czas, no bo wszystko to pieniądze, nie? Bo na mieszkanie, nawet jeśli by się agencja zgodziła, że nam to mieszkanie wynajmie, to właśnie cała jeszcze reszta, że nie mamy samochodu, że tam są autobusy, więc tam też dzieci autobusem mogłyby jeździć. Nie musiałabym się martwić, że w deszcz jedzie rowerem, tak jak tutaj, albo w deszcz musi iść na piechotę, bo mógłby z innymi dziećmi autobusem jechać i nie byłoby problemu, więc o to się nie martwię. Zakupy też by pewnie ktoś ale przywiózł, w sensie by się zamówiło, zapłaciło troszkę i by przywiózł, niż w ręcach tachać, nie? Powiedzmy tam raz w tygodniu jakieś większe zakupy, a mieszkanie tam to by było, po prostu było piękne, nie? Ale to, którego nie widzieliśmy, jeszcze dla porównania Wam powiem, to największe 165 metrów, a to, którego nie widzieliśmy, 41 metrów, więc nie dużo mniejsze, a też wyposażone luksusowo, luksusowo, dwie piękne łazienki i tam by było właściwie, no tak troszeczkę obok centrum by się mieszkało i też góry i też jeziora tam akurat nie było zbyt blisko, właśnie do jeziora by było 20 minut tam w tą stronę, gdzie to największe mieszkanie, także niby blisko, ale może to i dobrze, żeby nie mieszkać zupełnie nad jeziorem, bo może bałabym się, że chłopacy będą tam chodzić, aczkolwiek ja muszę się wyluzować, że oni będą chodzić i że będą musieli dbać sami o siebie, bo przecież nie mogę za nimi chodzić, tak? Bo to też nie o to chodzi. Chcę, żeby się normalnie rozwijali, a nie żeby mamusia tam w ogóle za rączkę ich trzymała albo żeby pod przysłowiową kiecką mi siedzieli, nie? Także tak, z dnia na dzień oni są coraz starsi, ja wiem, że oni nie będą ze mną siedzieć, że nie będą ze mną mieszkać. Także też troszeczkę pod kątem takim i to miasteczko jakby byłoby fajne, bo tam więcej takich rzeczy jak piłka nożna, jak basenu tam chyba też nie było. Właśnie tutaj nie było basenu. Do basenu byśmy musieli jeździć tam bliżej pracy mojego męża, żeby się tam ewentualnie. Ale to tak jak mówię, wszystko by się dało. Każde to mieszkanie miało coś. Aha, no i wracam do tego mieszkania, którego nie widzieliśmy. I dzisiaj mówię do Miśka, mówię, Misiek, wiesz co, napisz tam do tej agencji zapytanie, czy nie moglibyśmy aplikować o to mieszkanie bez oglądania go. No i Misiek napisał, jeszcze nie mamy odpowiedzi, także. Którekolwiek z tych mieszkań nie będzie, to będzie fajne. Będzie fajne, bo każde jest piękne. Piękne. Każdy ma coś. Każdy ma coś, każdy jest piękny. Albo jedno jest troszeczkę za małe i ta kuchnia była taka najmniej, to najmniejsze.
Te pozostałe dwa po prostu wyrąbane w kosmos. Tam wejście do, wiecie co, to wejście do tego bloku, to też chyba ten blok miał 10 lat. Słuchajcie, te bloki, to większe i to bardzo duże, to 10-letnie bloki, a taki standard tam jest, że jestem w szoku. Ja jestem w szoku. W ogóle nigdzie nie ma wilgoci, słuchajcie. Pani do nas mówiła, że bo w piwnicach mają centralnie ubrania i nigdzie jest po prostu świeżość, bo jest wszędzie wentylacja. Wszystko jest tak urządzone, że ja jestem w szoku, bo tutaj w Anglii ja mieszkałam chyba, przyprowadziliśmy się do jednego domu, potem mieszkaliśmy w drugim domu przez chwilę i to byli nasi znajomi, więc wiem, co w tym domu było. Potem mieszkaliśmy w mieszkaniu, potem mieszkaliśmy w domu kolejnym, w mieszkaniu takim, ale w takim ala domu, bo mieliśmy swój ogród, na ogrodzie mieszkaliśmy. Potem mieszkaliśmy w kolejnym domu i to jest nasz szósty dom tutaj. Każde z tych miejsc miało wilgoć. Po prostu. Tutaj w Anglii tak jest. Jeśli nie masz jakiegoś dodatkowego takiego zbieracza wilgoci w domu, to po prostu nie ma opcji. Ten dom tutaj, gdzie teraz mieszkamy, jest najbardziej suchy. Ale to, co jest tam, w Szwajcarii, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo piwnice są tak jak dodatkowy pokój. Jest czysto, jest świeżo. Przestrzennie, bo to nie jest jakaś taka klitka, tylko to jest takie duże piwnice. Są właśnie garaże. W garaże wszędzie są takie zamykane elektryczne bramy. Wjeżdżasz pod blok i stamtąd idziesz do domu. Po prostu. Powiem wam, że naprawdę inny świat. Jak czuję się jak ta. Królewna, jak się mówi, Cinderella, kopciuszek. Bo naprawdę to, gdzie tutaj teraz mieszkamy, to jak żeśmy wrócili, to jest takie ciemne, ponure, zagracone przede wszystkim, bo gdybyśmy mieli kasę na to, to można by to zrobić, ale po prostu po pierwsze to nie będziemy remontować komuś mieszkania, bo to też nie o to chodzi. No pewnie jakby było dużo kasy, to po pierwsze nie musiałabym remontować, tylko bym wynajęła jakieś fajniejsze mieszkania, bo to też nie jest tak, że nie ma tu w Anglii fajnych mieszkań, bo są. I właśnie taki fajny apartament z Irlandii dzisiaj widziałam. Wow, zrobiło na mnie wrażenie, bo są. I słuchajcie, w takim apartamencie my mieszkaliśmy w Portsmouth, w bloku. My mieliśmy tam takie sypialnie, że rowerem można było jeździć, a po salonie to po prostu wow. Tyle było miejsca i tam było, jeśli postawiło się jakieś meble przy ścianie, to i tak była przestrzeń, tak? A tutaj jest tak, że jak postawisz sofę i postawisz jakiś stolik i coś, to już przejścia nie ma, no bo takie są tutaj pokoje. No tak, żeśmy sobie wybrali, bo na takie rzeczy było nas stać. Akurat wtedy byliśmy po, jeśli by to kogoś interesowało, żeśmy chcieliśmy otworzyć firmę i nam nie poszło i zostały nam kredyty i była przeprowadzka. Potem była kolejna przeprowadzka, gdzie po pół roku gościu, tam żeśmy wyremontowali, bo chcieliśmy mieć na stałe dom. Po pół roku gościu powiedział, że dom sprzedaje i musieliśmy się przeprowadzić. Za nic nam nie wrócił pieniędzy, bo my nie musieliśmy tego robić, więc on nie był zobowiązany. I musieliśmy się przeprowadzić, więc wtedy braliśmy już coś, co było trochę tańsze, aczkolwiek 800 funtów, to wcale nie uważam, że to jest tanio na miesiąc. Przez 13 lat, jak tutaj żeśmy wynajmowali, to naprawdę, naprawdę tyle pieniędzy poszło, że szkoda gadać, także nigdy nie zdążyliśmy dorobić się tej wpłaty własnej, żeby móc za te pieniądze, które płacimy agencji, spłacać ratę do banku i mieszkać w swoim, także wszystko jest jeszcze przed nami, bo gdzieś ktoś w komentarzu pisał, czy my będziemy stale wynajmować. No, tak na to wychodzi, że będziemy, bo jak jest się biednym, to się płaci, no bo nie ma innej opcji. A tam w Szwajcarii to już są domy, mieszkania są na miliony, nie na. Teraz powiem wam na szybko, za 100, za 200. Dobra, nie pamiętam. No, nie pamiętam teraz, ale. Różnica między frankiem a funtem nie jest bardzo duża, także tutaj domy kosztują, w zależności oczywiście od rejonu, ale powiedzmy, że trzysypialniowy dom kosztuje, no moja znajoma teraz kupiła dom za 200 tysięcy, ale do remontu,
A taki fajniejszy domek bym musiał kosztować tu w naszej okolicy to gdzieś koło 350-400 funtów, taki trzysypialniowy, taki, żeby można było trochę w nim już pomieszkać, to gdzieś tak trzeba zapłacić. A w Szwajcarii to już są na miliony franków. 2, 3, 4 miliony franków, tyle kosztują mieszkania tam, także różnica jest niesamowita i ktoś jak ma taką pracę, na przykład jak mój mąż, że jest jeden pracuje i ma jakąś tam wypłatę, to nawet nie dostanie pożyczki na taki dom, bo to po prostu jest, nawet nie dadzą, nie ma zdolności kredytowej, o to mi chodzi. Dobra, 30 minut gadam. Spadam do roboty, bo już niedługo też lunch muszę zrobić i pranie rozwiesić, bo właśnie się skończyło prać, i obiad zrobić, i po południu, jak dam radę, a jak nie, to w nocy dzisiaj trochę przebiorę, i jutro może, a jutro mam niemiecki, jeszcze do niemieckiego musiałabym zajrzeć. Och, naprawdę nie wiem, ale ten filmik bez obrabiania wrzucam, żebyście wiedzieli, co u mnie się działo i co w ogóle się, jakie plany i będzie wszystko. No i to rozdanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Także na rozdanie to właściwe, gdzie są te trzy, dwa komplety, to będzie dwa, to miał być trzeci. To będzie 20 i postaram się o tym pamiętać i mam nadzieję, że będę miała dzień i będę w dokładnie 20 nagrywać to rozdanie i od razu wrzucę na filmik. Ale do 20 to jeszcze daleko, będziemy się widzieli jeszcze kilka razy. Mam nadzieję, dzisiaj 15. No. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście, za wsparcie, za subskrypcję i mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną i że będziecie śledzić dalej to, co się u nas dzieje, jak będziemy się pakować i w ogóle. I w ogóle, i w ogóle. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Życzę Wam dużo, dużo wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia i wszystkiego, co najlepsze. Tak. Słoneczka, szczęścia, zdrówka. No, to najważniejsze, nie? Zdrówko najważniejsze. Pogoda ducha tutaj musi być. Wtedy i pogoda za oknem jest fajna, nawet jeśli pada. Także. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Cała szczęśliwa jestem, że jesteście ze mną i że dzieje się, mimo to, że gdzieś tam z tyłu głowy jest strach, bo jest, to jestem szczęśliwa. Tak. Myślę, że to dobra zmiana w naszym życiu. Bujaki.